Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego mobilnego studia nagraniowego, gdzie przybliżamy działające na terenie Krakowa, Małopolski, w niektórych przypadkach, takich jak dzisiaj, także na terenie całego kraju, inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej, czy inicjatywy realizowane przez przedsiębiorstwa społeczne. I dzisiaj naszym gościem jest pani Joanna Gottfried, która pomaga pewnej grupie osób w znalezieniu pracy. Jakby mogła pani rozwinąć, czym pani przedsiębiorstwo się zajmuje, na czym pani projekt polega? Dzień dobry, witam serdecznie w tym nagraniu. Jestem współzałożycielką fundacji i portalu Mamo Pracuj. Jak sama nazwa wskazuje, pomagamy mamom znaleźć pracę marzeń, tym mamom, które chcą pracować. Pomagamy im odnaleźć się na rynku pracy po przerwie związanej z urodzeniem, wychowaniem dziecka, ale również pomagamy pracodawcom znaleźć najlepszych pracowników wśród mam. Naszym głównym narzędziem działania jest portal www.mamopracuj.pl, który działa nieprzerwanie od prawie 9 lat. Miesięcznie czyta nas, z naszej pomocy korzysta około 150 tysięcy głównie mam z całej Polski, a także mam, które mieszkają poza granicami Polski. Proponujemy zarówno mamom pracę etatową, jak i rozwijanie własnego biznesu. Mamy mogą znaleźć właśnie oferty pracy skierowane, wybrane takie specjalnie dla nich od pracodawców, którzy chętnie w swoich zespołach zatrudniają mamy, którzy widzą, że różnorodność w zespołach jest bardzo ważna i szukają tego doświadczenia, jakim dysponują nasze czytelniczki. Proponujemy mamom również, pokazujemy, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o założenie własnego biznesu. Przy logotypie jest taki dopisek, znaczy jest logo portalu, a zaraz pod nim jest Mamo, pracuj, jeśli chcesz. Pracy, jeśli chcesz. Tak. Czyli rozumiem, że to jest też taka myśl, z tego co słyszę, taka przewodnia, że nikogo nie chcecie uszczęśliwiać na siłę, ale chcecie otworzyć możliwości dla tych, którzy faktycznie chcą Dokładnie pracować. Tak, tak. To była myśl, która przyświecała nam od samego początku, kiedy zakładałyśmy portal z Agnieszką Kaczanowską w 2011 roku. Co was tak naprawdę pchnęło do tego, żeby zdecydować się na właśnie tego typu serwis internetowy, tego typu portal wiedzy? Wiele jest kobiet, które czują potrzebę aktywności zawodowej, ale równocześnie nie chcą wszystkiego poświęcać rodziny, życia osobistego, nie chcą poświęcać dla pracy. I chciałyśmy dać im wsparcie, pokazać, że da się, że można być szczęśliwą mamą i równocześnie spełnionym pracownikiem. Marki, firmy, pracodawcy, z którymi pracujemy, to są bardzo znane firmy każdemu człowiekowi tak naprawdę. Proponują bardzo fajne warunki współpracy, pracy dla swoich pracowników. Mamy często doceniają, rodzice doceniają elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej. Co pani zdaniem było największym wyzwaniem w trakcie rozwoju tego projektu, tego serwisu? Myślę, że wyzwaniem były początki, kiedy miałyśmy genialny pomysł, bardzo mocno w niego wierzyłyśmy, a na początku właśnie jeszcze nie współpracowałyśmy z pracodawcami. To była taka ciężka praca, żeby po pierwsze zdobyć czytelniczki, no chociażby teraz też sytuacja z COVID-em. Z dnia na dzień cały świat przeszedł w tryb pracy zdalnej. Dla nas praca zdalna to od zawsze była normalność, bo nasz zespół obecnie 7-osobowy właśnie pracuje tak od samego początku, że 4 dni pracujemy z domów, w swoich pokojach, kuchniach. Natomiast raz w tygodniu spotykałyśmy się i pracowały w biurze, w wynajętej przestrzeni. Częściowo nowością była praca z dziećmi na pokładzie. Byłyśmy do takiej pracy przyzwyczajone chociażby przez okres wakacji, kiedy wiadomo, dzieci mają 2 miesiące, czasem więcej wolnego. To też zostało bardzo fajnie przyjęte, artykuły cieszyły się dużą popularnością, a firmy korzystają nadal z naszego wsparcia właśnie w zakresie pracy zdalnej w domu z dziećmi na pokładzie, jak to wszystko zorganizować. Mówimy o firmach, których pracownicy zawsze
zazwyczaj pracowali z biur, tak? A jeżeli zdarzyło się komuś pracować z dzieckiem, no to była jakaś taka sytuacja awaryjna. Natomiast teraz permanentnie od prawie 2,5 miesiąca wszyscy jesteśmy w domu z dziećmi. A na bazie na przykład zainteresowania poszczególnymi artykułami, które się pojawiają w serwisie, czy jest na przykład Pani w stanie określić jakiś zakres czy obszar zagadnień, który jest matką najbardziej potrzebny i który cieszy się największą popularnością, jeśli chodzi właśnie o no, taką ogólną kwestię poczytności? Czy można taki obszar wyodrębnić, czy raczej to się rozkłada w miarę równomiernie pomiędzy różne artykuły? Mogę powiedzieć, że trochę to zależy od tego też, co dzieje się na świecie, czy co dzieje się w kraju. Trochę to zależy od kalendarza, to znaczy na przykład na początku roku, myślę, że w efekcie różnego rodzaju postanowień czytają się, chętnie mamy sięgają po teksty dotyczące zakładania własnej firmy. Być może to jest efekt postanowienia, w tym roku wreszcie założę własny biznes. Stałą popularnością cieszą się historie sukcesu właśnie kobiet, które łączą życie rodzinne z zawodowym, pokazują, jakie mają na to patenty, triki, jak to działa w praktyce w ich rodzinie. Stałą popularnością cieszą się profile, sylwetki pracodawców i oferty pracy, a także artykuły prawne, które kobiety szukają jakby przez cały czas informacji dotyczących urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych, rodzicielskich. Jakby cały czas pracujemy nad projektem Mamo, pracuj w IT. No, w tej chwili różnego rodzaju wydarzenia na żywo czy warsztaty są niestety niemożliwe, ale wierzę, że jesienią coś się ruszy i będzie można je jakby wrócić do tych spotkań z mamami, które też dawały nam, czy dają nam dużo, dużo energii. Bardzo dziękuję w takim razie za inspirującą historię. Trzymam kciuki w takim razie, żeby portal rozwijał się równie dynamicznie w erze post-covidowej, jak się rozwijał wcześniej. Wszystkie osoby, które interesuje ten temat, no to zachęcam do wejścia na stronę. Na pasku na dole będzie można zobaczyć adres strony internetowej, więc zdecydowanie warto odwiedzić, zobaczyć, poczytać, a być może też znaleźć pracę.